Jest to kolejny sezon, kiedy foodtrucki bardzo dynamicznie rozwijają się w Polsce. Nadal można zauważyć, że burgery wiodą prym, to tam są największe kolejki podczas takich eventów foodtruckowych, ale bardzo już silnie i prężnie radzą sobie foodtrucki z kuchniami z różnych stron świata. Jest to kuchnia meksykańska, chińska, tajlandzka czy na przykład kubańska. Foodtrucki to taka mała restauracja. Foodtrucki są, co warto powiedzieć, odebrane przez sanepid, tak? Więc można w nich przygotowywać absolutnie wszelkie produkty. Tak więc większą część pracy odbywa się w foodtrucku, ale kiedy są jakieś duże eventy, zloty, wynajmujemy na kilka godzin kuchnie cateringowe, kuchnie gastronomiczne i tam właśnie przygotowujemy część naszych produktów. Jeśli chodzi o świeżość produktów w foodtruckach, wątpliwości są absolutnie zbędne. Są to małe, mobilne restauracje, które są odebrane przez instytucję sanepidu. Tak więc jesteśmy przygotowani, aby właśnie wszelkie produkty były przygotowane tak jak należy. Foodtrucki przez to, że mają małą powierzchnię, na bieżąco właśnie są zaopatrywane w świeże produkty, które sprzedajemy codziennie. Tak więc jak najbardziej można pomyśleć właśnie o tym miejscu jako bezpiecznym miejscu, gdzie można spożyć posiłek. Myślę, że jedzenie w foodtruckach smakuje tak dobrze, gdyż bije od nas, foodtruckowców, tak naprawdę bardzo duża pasja do tego, co robimy. Wkładamy w to całe serce. Poza tym foodtrucki są wesołe, kolorowe. To przyciąga do nas naszych gości. I oczywiście, jak zawsze, przygotujemy dla kogoś posiłek, to on smakuje lepiej, niż przygotujemy go sami w domu.